Jest jedna miłość, na którą nigdy nie jest za późno i nigdy za wcześnie, i koniecznie trzeba ją mieć, bo bez niej człowiek nie pójdzie za Jezusem tam, gdzie on prowadzi. I człowiek nie zrobi tego, co Jezus Chrystus rozkazuje. Tylko miłość jest tym doskonałym bodźcem, który powoduje, że jesteśmy gotowi dla Niego żyć i umrzeć. Bez miłości. Jesteśmy gotowi dla niego coś żyć, ale na pewno nie umrzeć. Coś tam zrobić, ale nie wszystko, co by chciał. A więc, jeżeli brakuje ci miłości, to Jezus mówi, jeśli ją znasz i pamiętasz ją, to wróć do niej. I to jak najszybciej, bo szkoda każdej sekundy. Jeśli jeszcze nie poznałeś czy nie poznałaś to przyjdź do niego on przelewa swoją miłość do serc pragnionych jak źródło które jest pełne miłości i przeleje i napełnia serce i człowiek zaczyna doznawać to jest dopiero prawdziwe życie kiedy mój Jezus jest dla mnie najcenniejszy i kiedy w nim cała moja nadzieja i radość i bycie z nim to jest dla mnie najcenniejsze co na tej ziemi tutaj mam bez miłości w ciele trwam, z miłością zaś w panu trwam. To jest wielka różnica. Nasze ciało jest i nie będzie, a pan jest zawsze. A więc kiedy miłość mam, w panu trwam. A kiedy nie mam, w ciele trwam. No to mam to, co mam, to, co, to, co, to, co tutaj to ciało potrafi wytworzyć. Wiecie, ludzie w ciele wiele miłości mieli. To poszło razem z nimi do grobu. Ale ta miłość chrystusowa jest wieczna, jest prawdziwa. Jeśli chodzi z Jezusem już bez miłości, to jest stara miłość. Ty musisz być żywy, żywa. Nie ma znaczenia, ile masz lat. To nie ma znaczenia, ile masz lat. Będziesz płodnym, płodną cząstką jego samego. Nawet to dziewiętnastoletnia osoba. Jest w stanie wypowiadać słowa miłości do Chrystusa i przekazać komuś innemu Ewangelię, która poruszy serce i spowoduje, że ten człowiek powstanie, aby żyć. A więc zawsze, zawsze dla Jezusa, zawsze e, żyjąca osoba w miłości rozsiewa tą woń miłości, ma widok miłości. Kiedy mówi o Chrystusie, to nie jest to rzęda, która narzeka, że takie trudne życie to chrześcijańskie, ale mówi promienna twarz. O tym, jak wspaniały jest Chrystus, bez względu na to, ile lat z Nim jesteś. Jeszcze więcej i więcej jest wspanialszy. Nie ugasi miłości to wszystko, co tu się dzieje. Miłość jest zbyt gorąca, zbyt płomienna, żeby ją mógł ugasić w przeciwności. Ale gdy nie ma miłości, to byle przeciwności. Już człowiek schodzi z pola bitwy, mówi, to jest za dużo. Tak nie da rady walczyć. Bez miłości... Nie zostaniesz na tym polu, zejdziesz raz dwa i powiesz, to niech walczą inni, ja nie nadaję się do tej bitwy. Ale gdy miłujesz Pana i wiesz, że musisz być na polu bitwy, żeby tam on znalazł, kiedy wróci po Ciebie, to będziesz tam choćby nie wiadomo, co i będziesz wygrywać z każdym wrogiem, bo czekasz na Pana. Miłość jest gotowa, znieść wszystkie przeciwności i nie cofnij się. Jeżeli tylko masz wiarę, wiara różnie sobie chodzi, różnymi drogami nieraz, oparta czasami na tym albo na tamtym. Ja wierzę, że nie będzie źle. No, różne sobie tam pomysły ma wiara. Pierwszy list Piotra. A więc, nieważne jest to ciało jego miłości, miłość do jedzenia, miłość do picia, miłość do ubrania. Miłość do samochodów, miłość do kobiet, miłość do mężczyzn, miłość do stołka, miłość do kubka, miłość. Wszystko umiera. Idzie, ale miłość do Chrystusa zostaje na wieczność. Miłość najwspanialsza, najcudowniejsza. I nie ma nic piękniejszego, jak gdy żyjesz miłując Pana Jezusa Chrystusa. To jest choćby nie wiadomo co, to jest, to jest jedyne, co pozwala ci się cieszyć, że żyjesz na tej Ziemi. I w tym pierwszym liście Piotra, czwarty rozdział, ósmy wiersz: Nade wszystko miecie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. To jest miłość Chrystusa. I nie tyle zakrywa, żeby, że, że niby ich nie widzimy, tylko zakrywa w ten sposób, że one nie przeszkadzają, aby walczyć o to co cenne, co wieczne, co prawdziwe. Jezus wiedział, umiłowawszy nas do końca, jakich ludzi umiłował, ale w Jego miłości jest święte pragnienie, by nas doprowadzić do czystości, świętości, nieskalaności. Wiedział o nas wszystko, lecz podjął się tego, aby miłując nas, wprowadzać w nas coraz większą radość, gdy możemy święte życie prowadzić oddzielone od złatego świata, gdy możemy cieszyć się, że ludzie się nawracają, gdy możemy położyć to tak jak on położył, żeby mogło być to możliwe, żeby ludzie mogli zobaczyć Jezusa w nas, nadzieję, chwały. A więc miłość jest tym, co nie zraża się, ale gotowa jest znieść wszystkie przeciwności, aby wyrwać tego, którego miłuje z tego zła, w którym tkwi. I które spowoduje, że ta miłość w końcu musiałaby się z tą osobą rozejść. Jezus nie chce rozchodzić się z tymi, których miłuje. On chce, żebyśmy byli z nim teraz i wiecznie. A więc miłość przykrywa to i rozpoczyna prawdziwy bój. Poszedł na krzyż, abyśmy mogli mieć miejsce oczyszczenia, uwolnienia, abyśmy z radością i wdzięcznym sercem oczyszczali się, wiedząc, jak wspaniałe jest nasze oblubienie. Dla niego wszak żyjemy. Dla Niego umieramy, Państwo jesteśmy. Miłość jest jedynym prawdziwym pokarmem dla człowieka, który chce wytrwać tutaj należąc do Jezusa Chrystusa. Miłość o Nim myśli, miłość Jego pragnie, miłość Go poznaje, miłość rozkoszuje się Nim każdej chwili, bo wie, jak jest wspaniały Jezus. I zdaj sobie sprawę, Panie. Jeszcze masz pracę ze mną do wykonania i chętnie poddam Ci się, chętnie zrezygnuję z tego i z tego, abyś Ty mógł mnie mieć ze sobą na wieczność. Panie, jakie to cenne, gdy z powodu Jezusa myślimy o oczyszczaniu się, uświęcaniu się, a nie z powodu samych siebie, żeby na źle nie widziano. No to tak, no zrobimy to z tym i z tym, a resztę, resztę to zostawimy, bo nie widzą. Ale Jezus to widzi, a więc będziemy dalej, dalej z nim pracować. I też między sobą, jeżeli mamy się miłować miłością Jezusa, Chrystusa, też tak mamy miłować. Dając nadzieję grzesznikowi, który upamiętowuje się z tego świata, żeby mógł doznawać, że jest częścią wspaniałego kościoła Jezusa, Chrystusa o i żeby chętnie człowiek poddawał się oczyszczeniu, oczyszczaniu z grzechów swoich. Wiemy, że im, im dalej się posuwamy w czasie, tym więcej egoistów się nawraca i coraz więcej pracy, i więcej miłości potrzeba używać, żeby znieść tych egoistów i nie zrezygnować. Nie powiecie, co, ja to już mam. Ja sobie idę powspominać, jak Kościół żył w pierwszym wieku i... Ale wspomnienia są dobre, potrzebne, ale trzeba wygrać i dzisiaj. Wygrywać w tych różnych wydarzeniach, na które napotykamy i. I być pewnymi, że gdy miłość napełnia człowieka, to ten człowiek będzie gotów na wszystko, żeby być z Jezusem. Nie ma, nie ma takiego czegoś, co by człowieka zatrzymało przed tym, aby należeć do Jezusa w całej pełni. A więc w ten sposób miłość zasłania. Też kiedyś mówiliśmy, że miłość też, to już nie Chrystus, ale my, zasłania też w nas różne złe nastawienia rezygnacje, czy łatwe wycofania się, czy inne rzeczy też i to, żebyśmy wytrwali na tym polu i mogli ratować siebie nawzajem w Chrystusie Jezusie, umacniać się nawzajem. A więc bez miłości my nie jesteśmy w stanie znieść się nawzajem. To by nas rozsadziło wręcz po prostu, te, te, te różne rzeczy, wydarzenia. A tutaj jesteśmy w stanie pozostać i wygrać w tej bitwie. Ta miłość nie jest głupia. Ona nie jest taka głupawa, że, to, że ludzie ją oszukują i ona tak nie wie o co chodzi i daje się oszukiwać. Nie, ta miłość nigdy nie dała się oszukać nikomu. Ona może wyjść komuś na pomoc, ale nigdy nie jest oszukaną miłością, nie jest zwiedzioną miłością. Ona wychodzi, żeby ratować człowieka, ale jeśli człowiek nie będzie chciał się ratować, to zginie z powodu tego, że nie chce się dać uratować. A więc to jest miłość mądra, miłość zdecydowana, miłość zwycięska, miłość męska, taka solidna, taka w boju nieustępliwa, gotowa dojść do celu i, i osiągnąć ten cel. Przy przypowieści Salomona, dziesiąty rozdział, ta miłość jest nam koniecznie potrzebna dla naszych języków, bo mamy języki niewyparzone. A miłość to jest taki płomień, taki wyparzy ci ten język, że później jak coś mówisz, to myślisz o drugiej osobie, żeby pomóc jej, a nie zaszkodzić. I wtedy ten wyparzony masz język miłością. To jest ogień, to jest płomień, którym wszystkie te zarazy poginą. I patrzysz i masz taki czysty język po prostu. Bo kochasz tą osobę, do której mówisz. Miłością Jezusa. To jest zupełnie co innego. Dziesięć, dwanaście... Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki. Nienawiść powoduje zobacz, tak, tak, wojny, smagania, a miłość przykryje, żeby ratować. Nie zależy jej na wojnie i udowodnieniu, że jest lepsza. Jest lepsza przecież, ale nie, nie, nie o to jej chodzi, żeby udowodnić, że jest lepsza. Ona wie, że człowiek potrzebuje pomocy, gdy coś się dzieje. Gdy widzisz, że twój brat grzeszy, co robi miłość? Móc się za tą osobą. Napomnij, wskaż. Chciej, aby nastąpiło przełamanie, zwycięstwo. A więc, kiedy myślimy o tej miłości, o której do nas mówi apostoł, to zdajemy sobie sprawę, że to jest najbardziej, najbardziej potrzebne uczucie, jakie mamy. Uczucie, bo miłość jest uczuciem. Miłość nie jest. Bez uczucia. Wiara nie potrzebuje uczucia. Wiara ma być pewna, oparta na słowie. Miłość zaś to jest uczucie uczucie od Boga. Prawdziwe uczucie, które napełnia Cię i czyni Cię człowiekiem miłującym. Ty czujesz miłość, a nie przemyśliwujesz, że masz miłość. Ty ją po prostu mając, ją czujesz. To jest prawdziwe Boże uczucie. Te miłości ludzkie też są uczuciami, one są skażone grzechem. Ale ta Boża miłość ma uczucie czyste. Gotowy jesteś poświęcić życie swoje, bo miłujesz. To nie jest pusty dzban, to jest napełniony dzban miłością. Twoje serce jest napełnione miłością. Ty nie mówisz o niej, ty ją masz i czujesz ją do innych, do Boga ją czujesz i do człowieka drugiego ją czujesz. W liście do Rzymian, 12 rozdział, i 21 wiersz. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Właśnie wychodzisz naprzeciw wielu przeciwności. Miłość jest dobrem od Boga. Zwyciężaj zło. Te wszystkie ludzkie instynkty samozachowawcze, samowystawiające się i chlubiące się samymi sobą. Zwyciężaj dobre miłości. Niech ludzie będą rozradowani i szczęśliwi w kościele. Miłość podnosi głowę do nieba, nienawiść powoduje, że te głowy się spuszczają w dół. Nienawiść napada na człowieka. Miłość podchodzi do człowieka z uprzejmością, z pragnieniem usłużenia jest to zupełnie co innego. A Pan chce, żebyśmy wszyscy, miłując Boga z całego serca, z całej myśli, duszy i siły. Też miłowali bliźniego swego jak siebie samego. To, są, to jest, mówię jeszcze raz, wiesz sam, że mówię ci prawdę, to jest uczucie, i przypomnij sobie je, jeśli je dzisiaj nie masz. A gdy masz, to dziękuj Bogu za nie, bo to jest dalej napełniony garnek. Ale jeśli nie masz, to garnek został, tylko że nie ma już tego płynu, tego uczucia, które powoduje, że niebo jest dla ciebie czymś najcenniejszym, najważniejszym. I dla Niego żyjesz tutaj i gotowy jesteś ponieść wszystkie przeszkody, bo miłujesz Chrystusa i czynisz to, co Jemu się podoba. I wiesz, że Jezus chce zbawiać, a nie zatracać. I też pilnujesz tej sprawy. Dlatego powiedziałem, że nie jest to głupia miłość, że ludzie przychodzą, udają kogoś, kto chce się nawracać, a niszczą w sumie zbor. Już kiedyś jednemu człowiekowi powiedziałem, kiedy go pouczyłem trochę, żeby nie jeździł po ludziach wierzących i nie niszczył tych domów. Żeby starał się o to, co jest bliskie sercu Bożemu. Bo jeśli domy się otwierają w miłości, to są tacy, którzy wykorzystywaczami są. Wchodzą do takich domów, wykorzystują tych chrześcijan wręcz. I dlatego kiedyś napotkawszy na taką osobę, która sama mnie poprosiła, żeby zostać pouczoną, no to ją pouczyłem. I dziękuję Bogu, że, że dotarłem. Że, że gdzieś człowiek zrozumiał, że nie na tym polega, że gdy otwiera się serce człowieka, jest szczęśliwym, wdzięcznym Bogu za zbawienie, za uwolnienie z grzechów, otwiera swój dom, żeby inni wykorzystywali to po prostu. To się nie godzi. Mienić się chrześcijaninem czy chrześcijanką i wykorzystywać. Można, można bo domy są otwarte po to, żeby korzystać z tego, ale nie wykorzystywać, aby umieć być w tym miejscu i rozumieć, że to jest miłość chrystusowa. I czerpać z tej miłości, dając nawzajem, mamy się nawzajem miłować. Nikt nigdy nie powiedział, że w kościele jedni mają miłować, a drudzy tylko korzystać z miłości. Jest powiedziane, że mamy się nawzajem miłować i tego kościół jest uczony. A jeśli ktoś nie chce tego robić, no to trzeba się zastanowić, czy jest częścią kościoła. Jeżeli nie chce, no to, to musi niestety ponieść konsekwencje tego. Bo cała oblubienica Chrystusa jest napełniona miłością Chrystusową. List do Rzymian, 13 rozdział od ósmego wiersza: Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej, kto bowiem miłuje bliźniego, Zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Jeżeli miłujemy Boga i miłujemy bliźniego swego jak siebie samego, to przecież nikt nie będzie cudzołożył, nikt nie będzie zabijał, nikt nie będzie okradał, nikt nie będzie wykorzystywał, nikt nie będzie y, gdzieś tam obmawiał, bo przecież nie, nie, nie masz już tej, tego potrzeby, żeby pokazywać, że jesteś lepszym czy lepszym od kogoś innego. Zdaj sobie sprawę, że wszyscy zasłużyliśmy na Gehennę i to, co powoduje, że nie jesteśmy tymi, którzy idą do Gehenny, to jest zasługa Jezusa, nie nasza. W całej pełni Jego zasługa, Jego miłość do nas, która Jemu dała przejść przez wszystkie przeciwności i dotrzeć do miejsca, w którym nas mógł uwolnić od tego przekleństwa, żebyśmy mogli y, umrzeć dla grzechu i nowe życie prowadzić. Piękny, wspaniały kościół. Nie myśl, że kościół to jest tak, że ludzie najpierw miłują, a potem stygną i zamieniają się w zastygłą lawę. I potem przychodzą na zgromadzenia, ale już nie mają uczuć, nie mają wdzięczności ani radości. Kościół tak nigdy nie wygląda. Kościół zawsze jest pełen miłości do Jezusa. Kościół już ma dwa tysiące lat i dalej miłuje Jezusa. Tak długo jeszcze nikt na ziemi nie żył. Kościół żyje. Kościół Jezusa Chrystusa ma się dobrze. Jest to piękna ulubienica. Szczęśliwa, że może należeć do Jezusa. Nigdy nie była religijna. Nigdy. Zawsze była z nim. Żyła dla niego. Gotowa była ponieść konsekwencje, ale nie zrezygnować z Chrystusa, a więc miłość bliźniemu złego nie wyrządza, wypełnienie więc zakonu jest miłość. W tej miłości y, chciejmy być nieustannie i podążać w kierunku wieczności z Panem naszym, który umiłował nas pierwszy. List do Efezjan, piąty rozdział. Drugi wiersz, i Chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Chodźcie w miłości. Nigdy nie daj sobie zabrać tego, bez względu na to, ile lat jesteś wierzącym, czy wierzącą. Miłość to jest piękno Kościoła. Miłość to jest rumieniec Kościoła szlachetny, święty rumieniec, który powoduje, że oblicze Kościoła jaśnieje. Z powodu Jezusa Chrystusa chwałą. Miłość to jest naj, najpotężniejsze uczucie, jakiekolwiek istniało na tej ziemi. I ono idzie na wieczność. Miłość to jest poświęcenie, to jest oddanie siebie, samego czy samej siebie, tej Pańskiej sprawie. To jest oni oddawali siebie Panu i Kościołowi na służbę, dla chwały, aby w imię Jezusa było uwielbione w całym Kościele. To nie były jakieś martwe religijne struktury. To byli ludzie, którzy po raz pierwszy poznali miłość. Poznali, jak się miłuje Boga. Jak się cieszysz Panem i żyjesz dzięki Niemu. Jak widzisz tych kochanych braci i siostry, którzy też miłują tego samego Jezusa. I z nimi przebywając przed obliczem Pańskim radujesz się w Panu. Cieszysz się tym, co cenne choćbyśmy, nie wiem, ile czytali Biblię i nie wiem, jak poznali Słowo, poznanie nadyma, miłość buduje. Kiedy wydawało mi się, że mam tak wielkie poznanie, że straciłem miłość, to w sumie straciłem wszystko. Wydawałoby się, że zyskałem, a w sumie straciłem. Bo jeśli zamienię miłość za poznanie, to jestem głupcem. Bo faryzeusze mieli poznanie, uczeni w piśmie, ale nie mieli miłości. A wielu tego motłochu nie mieli poznania, ale mieli miłość. I oni byli szczęśliwi z Chrystusem i zadowoleni, śpiewali pieśni pochwalne Bogu. I poznawali Pana i uczyli się. Apostołowie codziennie spotykali się i rozmawiali o tym, jaki jest Chrystus, jak wspaniały jest Chrystus. Pierwszy Koryntian, 13 rozdział to jest taka weryfikacja tego wspaniałego uczucia. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest hełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa, wszystko wznosi. Miłość nigdy nie ustaje. Pamiętajmy, mamy teraz szansę. Żyjemy w ciele na ziemi, ale jeśli skupimy się na ciele, to stracimy wieczność. Ciało nie chce miłości Chrystusowej, bo to jest poświęcenie się, to jest służba. Ciało chce, żeby było miłowane przez innych, bo to się podoba ciału. Ale nie chce samemu być poświęconemu miłości, bo to się nie podoba. Ale Jezus wziął nas wszystkich. Na krzyż, aby poświęcić nas dla miłości, abyśmy się nawzajem miłowali tak jak on nas umiłował, abyśmy mieli ze sobą uroczystość jako bracia i siostry, abyśmy byli prawdziwie braćmi i siostrami w miłości Chrystusowej. To jest właśnie rodzina, to jest prawdziwa rodzina. Ta rodzina miłuje, ta rodzina jest cierpliwa, jest łagodna. No, oczywiście, jak się nawraca grześnik, to jeszcze musi się nauczyć do jakiej rodziny. Został wprowadzony, przez kogo został zrodzony, ale dosyć szybko zaczyna pojmować, że tu grzech nie ma racji bytu, że tu jest czysto, że ci, co byli wcześniej nawróceni, to oni już są innymi ludźmi, oni są świętymi, oddzielonymi. I pojmuje, tu naprawdę mieszka Chrystus. To jest zadanie nasze, z tych, którzy wcześniej się nawróciliśmy aby mogli poznać, że nas zbawił Chrystus. A więc miłość nie ma tych złych uczuć. Nie nadyma się, nie pyszni się, nie swawoli. Znaczy nie postępuje nieprzystojnie gdzieś tam. Nie, nie cieszy się ze złego, raduje się z tego, co, co dobre. To jest Chrystus w nas. Piękne, wspaniałe to tak jak ten, jak czasami jest tak, że, że to czy Abraham i Sara kiedy usłyszeli, że będą mieli dziecko pokiwali głowami przecież my znamy życie wiemy, to już wszystko przeszło jak będziemy mieli dziecko Bez, jak, to jest, nie, to jest ale, ale później no, skoro Pan powiedział to tak będzie no i było z niemożliwego było i Chodziło po tej ziemi i miało potomstwo. I, I do dzisiaj jest w imieniu Bóg, Abrahama, Izaka, i Jakuba, w imieniu Boga. A więc zobaczmy. Jak piękne jest to, gdy nie ma znaczenia, ile masz lat. Miłość ta Boża nie potrzebuje licznika. Ona spływa na małe dzieci, ona spływa na, na starców, na staruszki. Bo i w najmłodszym wieku ludzie. Zaczynali miłować Boga i spędzać z Nim czas. To jest właśnie drogocenne. Przypowieści Salomona, 14 rozdział, 22 wiersz. Na pewno błądzą ci, którzy knują zło, lecz ci, którzy przemyśliwają na dobrem, doznają miłości i wierności. A więc ludzie, którzy knują zło, nie dostaną miłości, ani radości, ani wierności. Po prostu będą puści. Ale ludzie, którzy szukają dobra, Bóg wie, że potrzebna jest miłość, żeby wytrwać dobru, wierność. A więc Bóg napełnia tego człowieka, który szuka dobra, tym, co jest potrzebne, aby wytrwał człowiek do końca w tym. Pan mówi, kto mnie szuka, temu dam się znaleźć. Szukaj dobrego zawsze. Jeżeli nawet gdzieś stracona została ta miłość, to szukaj dobrego. Pan z powrotem wróci. Księga Izajasza, 54 rozdział. Nawet, nawet dziadki potrafią w podskokach chwalić Pana. To jest właśnie piękne. Nawet chromy będzie skakał ile? Jak jele? To jest dopiero życie. 54 czwarty rozdział Izajasza i ósmy wiersz. W Przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed Tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad Tobą. Mówi Pan, Twój odkupiciel. Jest tak, że widzisz, że ludzie po prostu wykorzystują Cię, okłamują Cię, próbują Cię zwodzić. Masz poczucie, że, że to wywołuje w tobie czysty gniew, ale miłość powoduje to, że znowuż dajesz im szansę, znowuż pozwalasz im, żeby próbowali się ratować, żeby. Porzucili to swoje zło, powstali i zaczęli rozumieć, że jeśli nie będą chcieli czynić dobra, to miłość ich nigdy nie napełni, to będą pustymi garkami do śmierci i tak umrą i nigdy nie wejdą do wieczności, bo tylko miłość wchodzi do wieczności. Co im da wiara, jeśli nie ma miłości? Wiara czynna w miłości to jest wiara, ale wiara bez miłości, bez poświęcenia, bez czystej służby, bez budowania się, to, to jest nic nie warta. Ona nie ma uczynków. Wiara, która tylko myśli, ile Bóg mi da, i co to jest taka słaba wiara. Wiara, która myśli, ile Bóg chce mnie użyć tutaj i spożytkować moje życie dla swojej chwały, to jest dobra wiara. Bo miłość chce ratować, dalej chce ratować ludzi. Księga Jeremiasza 31 rozdział. 31 rozdział i trzeci wiersz. Z daleka ukazał mu się Pan. Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Może myślisz sobie, że oszukujesz wierzącego człowieka, i wierzący człowiek nie wie, że jest oszukiwany, wie, że jest oszukiwany. Ale długo pozwala na to, żeby ratować człowieka, żeby człowiek y, mógł przejrzeć na oczy i zobaczyć, że przecież. Y, to jest niemożliwe, żeby się nie wydało to, że jest jakiś fałsz w tym człowieku. I myśli, panie, cóż to za człowiek, który tyle zniósł mnie z tym moim ja, żeby mi pomóc, żeby mi uratować. Panie, to musi być twoja miłość. Pan mówi: tyle okazywałem ci czasu, łaskę, bo cię umiłowałem, bo zależy mi na tobie. Nie chcę twojej śmierci. Chcę, żebyś żył. Żebyś żyła. Chwała Bogu, miłość utrzymuje jeszcze ten czas. Pan nie zwleka, ale w miłości daje jeszcze czas na oczyszczanie się oblubienicy swojej, abyśmy wszyscy byli w miłości, abyśmy wszyscy się miłowali, byli szczęśliwymi ludźmi. Nieustannie wdzięcznymi Bogu za to, że to nie jest religia, że to jest ciało Chrystusa, ta oblubienica, która przygotowuje się na spotkanie z oblubieńcem. Wielki zaszczyt dla nas ludzi wywołanych z tej ziemi, że w nas poczytał sobie Bóg w tą wspaniałą liczbę tych, którzy wejdą do wieczności i zaludnimy. Wieczność, będziemy tam jako nowi, wspaniali ludzie w Chrystusie i tacy sami jak on. Cóż za uroczystość tam będzie. List do Rzymian, piąty rozdział. Kiedy po raz pierwszy ta miłość napełniła nasze serca, jak już doznawaliśmy szczęście. Po raz pierwszy doświadczyliśmy, że taka miłość w ogóle istnieje tak czysta. Tak, tak miłująca nas, a zarazem my zaczęliśmy miłować Jezusa. Nie tylko, że czytaliśmy o Jezusie, ale myśmy go umiłowali dzięki niemu. I zaczęła się najspanialsza miłość. Już nie chodziliśmy tyle z człowiekiem jakimś, co z nim, w pracy, w domu, na ulicy, wszędzie z nim. I wcale nie chcieliśmy, żeby on od nas odszedł, bo chcemy zgrzeszyć. Ale chodziliśmy z nim i cieszyliśmy się, że on nam pomaga pozbywać się złych rzeczy. Nie uciekaliśmy przed nim, żeby znowu coś zrobić po swojemu, ale biegliśmy do niego, żeby było tak jak on chce i to jest ta miłość właśnie. Wspaniała miłość, która pozwoliła nam przejść przez wiele tych wczesnych, niezrozumiałych dla nas przeciwności. I tu 5.8, ten list do Rzymian mamy. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł, wspaniała miłość. Nie zamyka się Na miłość, na miłość się zamyka każdy, który szuka złego. Każdy. Kto szuka złego, zamyka się na miłość. Kto szuka dobrego, otwiera się na miłość. Pamiętaj o tym: to są dwa drogowskazy: bez miłości i z miłością, do złego i do dobrego. Jeżeli będziesz szukać dobrego i dążyć do Niego, miłość będzie napełniać Ciebie i będziesz takim szczęśliwym człowiekiem, który miłuje Boga i ludzi. Aż do końca, i kiedy skończysz swój bieg, będziesz dalej miłować. List do Efezjan, czwarty rozdział od pierwszego wiersza. Napominam was wtedy ja więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, Jedno ciało, jeden duch, jak też powołanie, jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, i przez wszystkich i we wszystkich, a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Ja sobie to wziąłem z tej grecko-polskiej, ten drugi wiersz, z całą uniżonością serca. I delikatnością, z wielkodusznością znoście jedni drugich. Piękne powołanie, jakie piękne wezwanie. Żyjmy tym. Niech zbór tętni tą miłością chrystusową. My nie potrzebujemy więcej ludzi. My potrzebujemy żyć w miłości, żeby każdy, kto tu trafi, wszedł w ogień. Ogień, który zacznie palić to jakieś zepsute serce. Ogień, który będzie powodować, że człowiek będzie rozumieć, że potrzebuje Jezusa, żeby żyć. Miłować Jezusa. Żyć w miłości. Żyć miłością, bez względu na to, ile lat jesteś wierzącym czy wierzącą. Twoja miłość ma być ta sama czysta, święta, pilnująca Twojego życia z Panem Jezusem nieustannie, trzymająca Cię przy Nim tak jak oblubienica ze swoim oblubieńcem, teraz i na wieczność. Bez względu na to, ile masz lat w chrześcijaństwie, jeszcze lepiej powinieneś to rozumieć, czy powinnaś to rozumieć. Bez miłości nie ma chrześcijaństwa. Dopiero kiedy Chrystus Jezus przyszedł na ziemię, przyszła w nim miłość do nas. Miłość do Boga i miłość do ludzi. I te dwa przykazania znalazły w nim pełnego wykonawcę. A przez niego i w nas. Jeżeli cokolwiek cię ograbia z tej miłości, to jest to wróg. Jeżeli cokolwiek ci próbuje powiedzieć, że chrześcijaństwo nie potrzebuje uczuć, to jest to wróg. Chrześcijaństwo zawsze miało uczucia. Gotowi byli życie położyć. Nie zrezygnować, gotowi byli pomagać swoim wrogom. To są zawsze uczucia czyste, święte. Tam nie ma egoizmu, nie ma szukania własnej chwały, nie ma na pokaz, nie ma nic z tych rzeczy. Po prostu miłujesz, należysz do miłości. Wtedy masz cierpliwość, której nie miałbyś, nie miałabyś, gdyby nie ta miłość. Masz łagodność, której też nigdy nie poznałbyś, to nie poznałabyś, gdyby ta, nie ta miłość Chrystusowa w tobie. Nigdy byś nie wiedział, czy nie wiedziała, jak wygląda znoszenie przeciwności nie na zasadzie zaciśniętych zębów, ale na zasadzie smutku, że ten człowiek wchodzi w coś tak złego. Drugi do Tymoteusza, drugi rozdział, od 24 wiersza. A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich. Zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnobrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się sidę diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Będą wolni, szczęśliwi, miłujący. List do Hebrejczyków, dziesiąty rozdział. Od 23 trzeciego wiersza. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugi w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. A teraz chyba dosyć dobrze to widzimy, że się przybliża. Widzimy, że znaki, które były opisane w Biblii, o których tamci e, pewnie byli, że jeszcze nie jest możliwe, żeby się mogły wydarzać. Dzisiaj się już wydarzają i są możliwe. A więc skoro wiemy, że coraz bliżej, to tym bardziej pobudzajmy się do miłości i dobrych uczynków. Nie bądźmy zlepkiem egoistów, egoistek, którzy żyją sobie po swojemu, tak jak im się to wydaje, że będzie dobrze, ale bądźmy... Cząstkami jednego ciała Chrystusa Jezusa, gdzie jedna i ta sama miłość napełnia każdą jedną cząstkę, czyniąc nas jednością, czyniąc nas ludźmi gotowymi żyć i umrzeć dla Chrystusa i dla siebie nawzajem, też za siebie nawzajem, czyniących sobie samo dobro, nie dodających do tego, bo trzeba przecież trochę goryczy dodać, bo nie może być tak słodkie życie. Nie, 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 nie powodujmy goryczy. Korzeń goryczy jest w stanie wielu pokalać. Raczej bądźmy pełni miłości, radości, wdzięczności. Pierwszy Jana, czwarty rozdział. To jest, to jest dla nas Kościele, bez względu na to, ile masz lat w Chrystusie. No i też ile masz fizycznych. Czwarty rozdział, 10, 11 wiersz. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiowali Boga, lecz że on nas umiłował i posłał syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowanie, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Rozumiecie, my możemy być tacy, tacy oddzieleni, mieć swój, swój własny teren funkcjonowania, ale to nie jest chrześcijaństwo w pełnym wydaniu. To jest, to jest takie, takie e, niedorozwinięte. Coś się zaczęło, ale nie rozwinęło się. Chrześcijaństwo w tym pełnym wydaniu to jest takie, kiedy my jesteśmy razem już, razem w Chrystusie. I żadne ciało nie jest temu przeszkodzić w stanie. Wszystko, co stanęłoby w tym, w kolizji, musi przegrać z miłością do Jezusa, miłością do Kościoła. Gdy o tym tak myślałem, też jestem pewien poprzez doświadczenia, że miłość Chrystusowa wprowadza nas na pole bitewne, niewyobrażalne wręcz pole bitewne, na którym Jezus wygrał bitwę. I na tym polu, żeby pozostać, my nieustannie musimy mieć miłość. Brak miłości powoduje, że schodzimy z tego pola i mówimy: Nie, to jest zbyt ciężka bitwa dla mnie. Bez miłości jest niemożliwe, żeby pozostać na tym polu bitewnym. Jest niemożliwe. Każdy musi zejść z tego pola i stać z boku i wtedy obserwować, jak wygląda bitwa. Ale gdy twarz miłości, to zostaniesz na tym polu. Nawet sam, jak ten Otniel, chyba, który gotów był zostać i włócznią. 800 wrogów pokonał, aż Izrael zobaczył, że jeden człowiek zatrzymał cały atak wroga i mogli powrócić z powrotem. A więc jak bardzo jest potrzebne Tobie i mi, żeby miłość trzymała nas na tym polu i gotowości, abyśmy mogli zawsze czynić to, co jest miłe Bogu. Trzeba też rozumieć, że kiedy zejdziesz z tego pola, stajesz się niepełnym żołnierzem, nie w pełni sprawnym żołnierzem, takim już jakby kalecznym żołnierzem, który utyskuje nad swoimi jakimiś ranami, bólami, czy nie wiadomo czym tam jeszcze, zamiast cieszyć się zwycięstwem. Najlepiej dać się miłości, uzdrowić i wracać z powrotem, walczyć i wygrywać. Jeszcze drugi Tymoteusza, Czwarty rozdział, szósty do ósmego. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze i czas rozstania mego życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego. A więc mamy żołnierza, który dobiegł do końca i mówi Dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, biegu dokonałem. A teraz miłuję cały czas, cały czas z miłością, żeby spotkać się z powrotem z Panem, który odszedł i wróci. I dobiegłem i osiągnąłem cel. Chwał Bogu. Nie szedł z pola bitwy, wygrał do końca, do ostatniego tchnienia pozostał jako zwycięzca. I to jest tobie i mi bardzo potrzebne, bo, bo, bo ta miłość nie ma, nie ma złej i dobrej pogody. Ta miłość ma cały czas dobrą pogodę. Ta miłość nie jest chmurzasta i niechmurzasta. Zależy, jak, jaki nastrój ma człowiek. Ta miłość nie zależy od nastrojów. Ta miłość jest Boża, jest czysta, jest wspaniała. Ile razy z powodu tej miłości człowiek był w stanie wstać z choroby, z różnych rzeczy i pójść dalej, żeby zrobić to, co chce Chrystus. I, z, i raptem doświadczał człowiek, że. Że ze swojej strony Bóg zrobił znowuż to, że uwolnił cię od tego czegoś. I, I mogłeś, no mówię, do dziś pamiętam, jak wtedy Iza przyjechała z tomkiem do nas i tam na Dziewanowskiego w tej łazience zwracałem żółcią, zielenią, zbolały. I słyszę, że ktoś dzwoni do drzwi, i myślę, ciekawe, kto to. I tak stoję w tej łazience, Ela otwiera, i słyszę te głosy, że tam, że czyli wcześniej u nas nie byli i słyszę te głosy, że chcieliśmy z Marianem rozmawiać. Ja sobie myślę: Boże, jak ja wyjdę, jak ja tu ledwo stoję, nie dam rady. I w tym poczuciu, że ktoś potrzebuje pomocy, wziąłem, otworzyłem drzwi i przeszedłem przez próg i cały ból zniknął. Jak ja im mówiłem o Chrystusie, wtedy oni siedzieli i słuchali. Wiecie jak się mówi wtedy, kiedy doznajesz, że miłość spowodowała, że zrobiłeś krok, a tam ta miłość zrobiła, że teraz mogłeś już bez bólu chwalić Boga. I to nie jeden przypadek, jest wiele przypadków. A więc Pan oczekuje od nas, że miłość zrobi to, czego nie zrobiłoby, nie zrobiłaby nawet wiara, nie zrobiłaby nawet nadzieja. Że miłość jest czymś, co powoduje, że, że jesteśmy gotowi. W Ewangelii Jana, 13 rozdziale, Pierwszy wiersz przed świętem Paschy Jezus wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca, tak właśnie umiłował nas. Chciejmy walczyć o siebie nie z sobą, ale o siebie. Chciejmy walczyć o nasze uratowanie się, żebyśmy my mogli wejść do wieczności, żebyśmy byli w tej liczbie ludzi, którzy będą tam. Całą wieczność z miłością, całą wieczność razem. Należąc do Boga, walczmy o to każdego dnia. Nie dajmy szansy wrogowi, który przecież zawsze przychodzi po to, żeby nastawić jednego przeciwko drugiemu. Ale wygrajmy. Korzystajmy z tego, co On nam daje. Jeszcze raz powiem: miłość to są uczucia. Wiara nie potrzebuje uczuć. Wiara wierzy w Słowo Boże. Miłość jest. Czerpie z tego słowa wszystko, co jest prawdziwym uczuciem Boga. Miłość jest tym, co odbiera to wszystko, aby dawać innym. W miłości przyjmujemy, w miłości też dajemy. I w tym 13 rozdziale od 33 wiersza dziateczki, jeszcze chwilkę będę z wami, szukać mnie będziecie, i jak powiedziałem, Żydom, gdzie ja idę, tam wy przyjść nie możecie. I teraz wam to mówię. Nowe przykazanie daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowam, abyście się i Wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. To jest piękne, to jest piękne. Miłość wzajemna, radość, bycie, wdzięczność to jest właśnie to, co jest potrzebne. Jezus mówi: Gdzie ja idę, tam Wy przyjść nie możecie. Ale teraz, ale kiedyś. Będziemy mogli, bo Jezus przecież poszedł, aby przygotować nam miejsce i wróci, abyśmy byli tam, gdzie On jest. A więc miłujmy się nawzajem, czekając na Jezusa Chrystusa. Nie czekajmy biernie, nie czekajmy na pusto. Czekajmy z pełną pewnością, że Ten, który umiłował nas do końca i który napełnił nas miłością, przyjdzie po nas, abyśmy mogli być tam, gdzie On jest. Wygrajmy tę bitwę i pokonajmy wszystkich wrogów, którzy staną na drodze. Bez względu na to, co to będzie, pokonajmy ich właśnie miłością do Jezusa. Zwyciężmy wszystkich, którzy by chcieli nas wy, jakby wycofać z tego pola bitewnego. Pozostańmy tam do końca, używając tego Bożego Oręża. Amen.